Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, co wniosła nowa aktualizacja. Ale na początku szybkie ogłoszenie. Dzisiaj o godzinie 17 odpalam live'a, gdzie będziemy grali wspólnie z widzami. No i zrobimy sobie jakiś konkursik z okazji zbliżających się świąt. Każdy, kto nie może doczekać się świąt, zostawia łapeczkę w górę. No i jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. Sprawdźmy sobie na samym początku, co się dzieje w sklepie z przedmiotami. Bo z tego, co wyczytałem na Twitterze, powróciła pewna emotka, której nie było w sklepie 802 dni. I to jest ta oto gwiazda. Nie było jej od sezonu 9. Tej emotki jeszcze nie mam. Pamiętajcie, że jeżeli robicie jakieś zakupy, możecie skorzystać z mojego kodu. Dziękuję każdemu za wsparcie. A teraz zakupujemy tą emotkę. No i pięknie, mamy to. Z tego, co dowiedziałem się na Twitterze od Hypexa, no to w dzisiejszej aktualizacji zawartości, bo prawdopodobnie nie będzie to aktualizacja, którą będziemy musieli pobierać, miejscówka Daily Bugle zostanie zmieniona na nazwę Daily Rubble, czyli z codziennej trąbki zostanie zmieniona nazwa na codzienny gruz. I ten Zeppelin ma się rozbić gdzieś tutaj we wodzie. No, będzie to naprawdę mega ciekawe, ale musimy jeszcze chwileczkę poczekać, bo jak widzę, żadnych zmian prawdopodobnie na mapie nie ma. Nie szkodzi, zagrajmy sobie jeszcze ostatni raz. Na tym cepelinku mamy skrzyneczkę i zobaczymy, może do gry została dodana jakaś nowa broń, bo do gry też ma zostać dodana nowa pompica. Tu jesteś, wariaci. Dobra, proszę pana, do lobby, a my lecimy dalej. Czekaj, 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 czy to się dzieje battle busem? Tak! Jakiś Thunder Rim! Nie wiem, o co chodziło temu chłopowi. Kompletnie nie mam pojęcia. Dobiegnijmy do strefy, dopiero będziemy strzelać tego chłopa. Leżysz, Julian? Mam nadzieję, że masz jakieś fajne tutaj leczonko. Auga miał, dobra. Nie potrzebuję tego. Dawaj rybkę. Okej, jest rybka na potem, więc bierzemy ją. Uwaga. Leżysz? Okej. Nie udało mi się go zesprayować całkiem. O kurczę, chłop ma u góry heavy sniper, trzeba uważać. Nara. Wow, 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 tu mi bardzo ładnie skrakował. Wow, 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 panie, 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 co pan? Daj pan żyć rybką. Ja mam maca jak coś. No dawaj, dawaj, edytuj, edytuj. Nie, no patrz, ile mu zostało, 2 HP, niesamowite. Niesamowite. Gdybym miał maca, o Boże. GG. Okej, moi kochani, w końcu stało się. Mamy godzinę 15 równo i... są pewne zmiany na mapie. Jak widzicie, Zeppelin z Daily Bugle został przeniesiony na prawą stronę mapy i jest zniszczony. No jestem mega ciekawy, czy są tam jakieś boty. Jak się zmieniło Daily Bugle? Tutaj jak widzimy, zostały dodane jakieś efekty, czyli baza została tutaj chyba rozwalona i się nam cały czas pali, dymi. Z tego, co wyczytałem na Twitterze, też mają być nowe czołgi dostępne gdzieś tutaj koło Daily, ale za chwileczkę to zobaczymy. Pierw polećmy sobie na Daily i sprawdźmy, czy... dalej jest ta inwazja botów, co była ostatnio dana po aktualizacji. Jak widzimy, cichutko, nikogo, moi drodzy, nie ma. Ale za to zostało dodane nowe głosowanie. Już wam pokazuję. Gdzie ono jest? Hop. Zeskoczmy sobie na dół. Bum, okej. I patrzcie, mamy tutaj nowe głosowanie na kolejnego Battle Busa, więc będziemy mogli oddać głosowanko. 14% już wypełniono, więc oddawajcie golda, jeżeli chcecie kolejnego pancernego Battle Busa. Dobra, lecimy w tamtą miejscówkę. Jak widzicie, jest ten czołg. Czołg został dodany. Jest to czołg urojonego reżimu w innych barwach. Wow. Dobra, gazu do Zeppelina. Nie wiem, czy zostały dodane jeszcze jakieś nowe bronie typu pompy i tak dalej,
ale to na pewno sobie sprawdzimy na live'iku o 17:00, więc wszystkich zapraszam. To już niedługo. Jak widzimy, z przodu jest już ten rozwalony Zeppelin. Ja dziękuję. On prawie cały zatonął. Jestem ciekawy, czy są jakieś tam skrzynki? Albo jakieś boty? Cokolwiek. Dobra, tutaj sobie rozwalmy jeszcze skrzynię. Ewentualnie weźmiemy... O. Są kewiki i bandaże. Może nam się przydadzą. Dajemy nurka. No widzimy, szczątki wystają. Spod wody. I tutaj mam jakiś ludzik pierwszy, podstawowy. Tak, więc tutaj będzie jedna brońka. Nic pod spodem nie ma, jakiejś tajemniczej skrzyneczki, niczego. Auk jest tylko. Dobra, okej, ale jest działko. Dobra, to wystrzelmy się z działka tutaj. Pyk. I proszę państwa, mamy to. Jest skrzynka, o kurde. Dobra, ze skrzynki standardowo spoko itemki lecą, bo to jest ta lepsza skrzynia. Mamy też kruczka. Czy ten ogień nas podpali? Tak, musimy uważać, bo tak nas podpali, więc tutaj trzeba na to uważać. Czy możemy to rozwalić? Nie możemy tego rozwalić, a tutaj? Na pewno da się jakoś wejść do środka, tylko ja nie mam pojęcia jak. Może tutaj jak to rozwalę. Dobra, jednak nie z tej strony, może z drugiej. Czy te śmigło dalej nas odbija? Nie, śmigło już jest zepsute, ale są drzwi. Drzwi są zamknięte, kurczę. Co jest? Czyli nie możemy wejść do środka? Nie no, najgorzej, ja myślałem, że tutaj właśnie coś będzie dodatkowo. A to tylko jedna zwykła skrzyneczka. Znaczy ta ulepszona. Dobra, obejdźmy sobie jeszcze raz to w koło. Jeżeli oczywiście, moi drodzy, znacie jakieś tajne wejście, jak tam wejść do środka? Może coś tam jest tajemniczego, to dajcie znać oczywiście w komentarzyku. Popójmy sobie jeszcze kawałek dalej i sprawdźmy, czy coś... Czekaj, zajrzyjmy pod spód. Możemy wpłynąć pod spód? Nie możemy. No dobra, czyli pierwszy Zeppelin został zestrzelony. Są jeszcze jakieś zmiany na mapie? Na razie nie ma żadnych zmian. Dobra, dawaj tu rybko nurka jeszcze, hop. Chyba to tyle, moi drodzy. Ej, no jeżeli to jest cała aktualizacja, na którą czekałem cały dzień, no to jestem troszeczkę rozczarowany. No mam nadzieję, że została dodana jeszcze jakaś nowa broń. Moi drodzy, w skali od 1 do 10 ocencie tą aktualizację. Ja uważam, no, że jest troszeczkę słaba i jestem rozczarowany. Myślałem, że będzie lepsza. No, dobra, może coś się będzie zmieniało jeszcze w ciągu dnia. Zobaczymy. Zapraszam wszystkich na live'a. Pamiętajcie, że o godzinie 17 startujemy. Na dzisiaj to było tyle. Wbijajcie do mnie na Instagrama, TikToka oraz Twitterka. Wszystkie linki macie w opisie. I dzisiaj o godzinie 16 wlatuje przekozacki film na moim drugim kanale, który nazywa się Farelski, gdzie zbudowałem sekretny gaming room. Wszystkich zapraszam do subskrypcji. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!